8 czerwca obchodzimy wspomnienie świętej Jadwigi, królowej. Jadwiga była trzecią i najmłodszą córką króla Węgier i Polski Ludwika Andygaweńskiego i Elżbiety, księżniczki bośniackiej. Urodziła się prawdopodobnie 18 lutego 1374 roku. Rodzice planowali dla Jadwigi małżeństwo z Wilhelmem Habsburgiem. W roku 1382, po śmierci króla Ludwika Węgierskiego, Węgrzy ogłosili królową siostrę Jadwigi Marię, natomiast Polacy zaprosili na swój tron Jadwigę. W wieku 10 lat została koronowana 16 października 1384 roku. W związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także wobec dalekosiężnych planów polskich, rozważano możliwość Unii Polski z Litwą. Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy. Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły, odbyła się w katedrze królewskiej 18 lutego 1386 roku. Tam również 4 marca odbyła się koronacja Jagiełły na króla polskiego. Jagiełło miał wówczas 35 lat, Jadwiga zaledwie 12. Jan Długosz oddaje Jadwidze najwyższe pochwały. Gdy była małoletnią, pozwalała, by rządzili za nią wytrawni i całą duszą oddani polskiej racji stanu doradcy. Kiedy wraz z Władysławem została współrządzącą krajem, miała na celu jedynie dobro narodu polskiego. Negocjowała porozumienie z zakonem krzyżackim. Doprowadziła do zgody między Władysławem Jagiełłą a jego rywalem Witoldem. W roku 1392 udała się na Węgry, gdzie w spotkaniu ze swoją siostrą Marią omawiała sprawy obu państw. Nawiązała ścisły kontakt z papieżem Urbanem VI i Bonifacym IX, skutecznie likwidując intrygi krzyżaków, Opolczyka i Zygmunta Luksemburczyka. Serce poddanych pozyskała sobie jednak przede wszystkim niezwykłą dobrocią, kiedy żołnierze królewscy spustoszyli wieśniakom pola, urządzając sobie na nich lekkomyślnie polowanie, zażądała od męża ukarania winnych i wynagrodzenia wszelkich szkód. Podczas budowy kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku w Krakowie, istniejącego do dziś, sama doglądała robót. Bardzo wiele kościołów chlubi się, że królowa Jadwiga je fundowała, odnawiała i uposażała. Do najpilniejszych trosk Jadwigi należało odnowienie Akademii Krakowskiej. Założył ją Kazimierz Wielki w roku 1364. Jednak za rządów Ludwika Węgierskiego Akademia podupadła. Jadwiga oddała wszystkie swoje klejnoty na jej odnowienie. Wystarała się także u Stolicy Apostolskiej o zezwolenie na jej dalsze prowadzenie i rozbudowę. Akademię otwarto po jej śmierci w 1400 roku. Jagiełło bardzo pragnął mieć potomka, który zapewniłby ciągłość jego rodu na tronie polskim. Kiedy więc Jadwiga została matką, na dworze królewskim zapanowała wielka radość. Niestety trwała krótko, bo zakończyła się podwójną tragedią, śmiercią dziecka i matki. Dnia 22 marca 1399 roku Jadwiga urodziła córkę, której na chrzcie dano imię matki oraz imiona Elżbieta Bonifacja. Jednak po 3 tygodniach dziewczynka zmarła, a niebawem zmarła także matka. Królowa Jadwiga zasnęła w Panu 17 lipca 1399 roku w wieku 25 lat, okrywając naród polski żałobą. Jako król Polski zasiadała na tronie przez 2 lata, natomiast razem ze swoim małżonkiem Jagiełłą przez 13 lat. Z pamiątek po świętej Jadwidze warto wymienić krzyż, który znajduje się w katedrze wawelskiej, uważany za cudowny, nazwany także krzyżem Jadwigi, gdyż przed nim królowa miała się często modlić. Według podania z tego krzyża Chrystus miał do niej przemówić. Od razu po śmierci Jadwigę uważano za świętą, chociaż lud często mieszał ją ze świętą Jadwigą Śląską. W roku 1426 arcybiskup gnieźnieński, Wojciech Jastrzębiec, rozpoczął formalny proces kanoniczny. Dopiero w XX wieku starania o beatyfikację Jadwigi podjęli na nowo arcybiskupi krakowscy, kardynał Adam Stefan Sapieha i kardynał Karol Wojtyła.
Z polecenia świętego Jana Pawła II, jego następca na stolicy arcybiskupów krakowskich, kardynał Franciszek Macharski, w roku 1979 przesłał do Rzymu formalną prośbę o beatyfikację, do której dołączył liczącą ponad 350 stron dokumentacji nieprzerwanego kultu Jadwigi, trwającego po dzień dzisiejszy. Kult Jadwigi zatwierdził święty Jan Paweł II i podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny 8 czerwca 1979 roku na zakończenie synodu archidiecezji krakowskiej odprawił on po raz pierwszy mszę świętą ku czci błogosławionej Jadwigi. W roku 1996 został ogłoszony dekret o heroiczności cnót Jadwigi, a jej kanonizacji dokonał również święty Jan Paweł II na krakowskich błoniach 8 czerwca 1997 roku w obecności ponad miliona wiernych w 18. rocznicę pierwszej mszy o błogosławionej Jadwidze odprawionej w Krakowie. Z tej racji obchód ku czci świętej Jadwigi został przeniesiony z pierwszego terminu 17 lipca na dzień 8 czerwca. Była to pierwsza w dziejach kanonizacja na ziemiach polskich. W homilii papież mówił, między innymi, najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa. A gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swoje życie również na służbę powierzonego jej ludu. W ikonografii święta Jadwiga przedstawiana jest w stroju królewskim. Jej atrybutem są buciki. Módlmy się. Boże, życie wiernych i chwałopokornych, Ty uczyniłeś świętą Jadwigę królową, gorliwą krzewicielką wiary i miłości. Sprawdzaj je wstawiennictwem, abyśmy się stali apostołami prawdy i dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.